Iwona Liżewska, kierownik Olsztyńskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie. Olsztyński oddział istnieje od 2005 roku. Skupia specjalistów z różnych dziedzin, historyków sztuki, architektów, architektów krajobrazu, archeologów. Ten interdyscyplinarny zespół wykonuje badania, ekspertyzy, opracowania, realizuje projekty z wielu dziedzin poświęconych zabytkom, zarówno regionu Warmii i Mazur, jak i również w aspekcie ogólnopolskim. Tym, co robimy, tym, co jest taką naszą jakąś szczególną stroną, to jest na przykład konkurs Zabytek Zadbany, ogólnopolski konkurs, który prowadzimy już od roku 2010. To są opracowania poświęcone przede wszystkim Alejom Przydrożnym województwa warmińsko-mazurskiego. To był projekt wolontariacki Zaginione Wioski Puszczy Piskiej, taki projekt łączący w sobie cechy badawcze i cechy edukacyjne. To jest teraz projekt Twój Dom – Dialog z Tradycją, projekt poświęcony współczesnemu budownictwu na terenach wiejskich, które czerpie z tradycji i z krajobrazu.